tym roku mamy 14 edycję, którą chcemy zrealizować. I pomimo naszych przygotowań, planów, niestety ta edycja będzie wyglądała inaczej niż wyobrażaliśmy jesienią ubiegłego roku. Marzyło nam się naprawdę duża impreza z czołówką bluesmenów, artystów wspaniałych, których chcieliśmy gościć tutaj w Suwałkach. Niestety, jak wiemy, jeszcze żyjemy w okresie pandemii. Świadczą chociażby te maski na naszych twarzach. Musimy przestrzegać pewnych reguł sanitarnych, tych obostrzeń ubywa z naszego życia, ale jeszcze widzimy, że jest ich sporo. W tym roku chcemy zorganizować ten festiwal w trochę uboższej wersji, bez artystów zagranicznych. Opieramy się na czołówce polskich bluesmenów. Program od 8 czerwca do 11 lipca, kilkudniowy, bogaty program i myślę, że on będzie stanowił dość taką dużą atrakcję dla tych spragnionych muzyki, spragnionych klimatu tego bluesowego, Polaków, którzy zawsze przyjeżdżali tutaj z różnych stron naszego kraju i ze Śląska, z Warszawy, z Białegostoku, ale być może i ten ruch międzynarodowy do lipca będzie już inaczej wyglądał niż w tej chwili. To jest na razie program bez koncertów klubowych, bez śniadań, ale zgodnie z tradycją i z zapotrzebowaniem fanów bluesa i sympatyków bluesa i mieszkańców odbyło się takie spotkanie z restauratorami, z klubami i kluby wyraziły chęć organizacji takich śniadań porannych bluesowych i koncertów wieczornych, klubowych, także takie koncerty będą odbywać się już od czwartku, czwartek, piątek i sobota. Dokładny program myślę, że w tym tygodniu już umieścimy. Wiem, że to też będą zespoły nie tylko z naszego regionu, ale również i z całego kraju, z południa Polski. Też to będą wykonawcy polscy. Chciałbym króciutko powiedzieć o tym, że generalnie jest to program, tak jak już wspomnieli przedmówcy, oparty o zespoły polskie. Z tym, że w czwartek mamy taką propozycję koncertów towarzyszących tradycyjnie po odsłonięciu tablicy w Alei Gwiazd Bluesa i tam wystąpią muzycy suwalscy, którzy współpracują z muzykami tutaj z Litwy, lokalnymi z Mariampola i z Alitusa. I to będą trzy zespoły: MDA Pro Band, Gieno Band, Shura and Age. Także to są wykonawcy polsko-litewscy, można powiedzieć, też jak gdyby nasi, że tak powiem, można ich uznać za zespoły takie tutaj z pogranicza. I tradycyjnie rozpoczynamy koncertami na ulicy Chłodnej. Wystąpi Romek Puchowski, wystąpi studio piosenki Świetlik, studio piosenki Beciaki w takim repertuarze dziecięcym, ale w repertuarze bluesowym. Później koncert duetu The Melons, Limit Blues, Szulerzy i oczywiście otwarta scena bluesowa. Koncerty główne rozpoczynają się od godziny 17 i tutaj główną sceną będzie scena w Parku Konstytucji 3 maja i wystąpi Magda Piskorczyk, Nocna Zmiana Bluesa i Martyna Jakubowicz. To będzie 9 lipca w piątek. W sobotę 10 lipca znowu powtarzamy tradycyjnie, jak to zawsze odbywało się na ulicy Chłodnej, zespół Zdążyć przed Północą, Paweł Szymański, później nasz tutaj suwalski zespół Piano Blues Band, The Breakout, Tortilla i znowu otwarta scena i będziemy chcieli również zapromować książkę pana Andrzeja Matysika, Mój Blues. Koncerty główne od 17 i tutaj Zdrowa Woda, specjalny koncert Dariusza Kozakiewicza z towarzyszeniem Natalii Sikory. Próbowaliśmy w ubiegłym roku namówić panią Natalię Sikorę i Dariusza Kozakiewicza. Nie udało się z wiadomych względów, także w tym roku wystąpią. Są bardzo zainteresowani i cieszę się bardzo, że udało się
nam wszystko to zamknąć do końca. I na zakończenie gwiazdą będzie zespół SBB z towarzyszeniem i z gościem Sebastianem Lidlem. I to wszystko w sobotę. W niedzielę chcielibyśmy rozpocząć o godzinie 15, przepraszam, takim cyklem Young Polish Blues. Chcieliśmy przedstawić z powodu tego, że nie organizujemy kwalifikacji do European Blues Challenge, chcieliśmy zrobić taki cykl. Mam nadzieję, że on stały wpisze się tutaj w nasz program. Przedstawiać młode, zdolne zespoły. I tutaj wystąpią zespoły Silesian Hammond Group, Diapositive i Dark Levis. I na zakończenie o godzinie 18.30 jako gwiazda wieczoru wystąpi pan Leszek Cichoński ze swoim zespołem Guitar Workshop. I jeszcze chciałbym wspomnieć, to już taka niespodzianka, o godzinie 20 wystąpi duet Waglewski-Błęczycki tutaj w tym miejscu w naszej kawiarni. Także jeśli chodzi o ten dodatkowy program, o koncerty klubowe, także na pewno w tym tygodniu umieścimy, bo jeszcze kluby negocjują, jeszcze kluby organizują to wszystko, tych wykonawców. Oczywiście staramy się w miarę możliwości pomagać tym klubom, wyszukiwać wykonawców i zespoły, także to jeszcze uzupełnimy i już na pewno przed samym festiwalem na plakatach, na ulotkach ukaże się pełny program. Słyszałem taką opinię, że w związku z tym, że nie ma gwiazd zagranicznych, że ten festiwal, ta impreza w tym roku to jest półprodukt. To jest niezrozumienie istoty sprawy. To, że władze miasta zdecydowały się w takim jednak bardzo czasie niepewności poświęcić i środki, i organizację, no i wreszcie podjąć decyzję, żeby festiwal się odbył, jest dla mnie przykładem takiego głębokiego szacunku dla wszystkich tych, dla których sztuka stanowi coś istotnego w ich życiu. Całą perełką dla mnie jest w ogóle to, że podjęto taką decyzję, że jest festiwal. To jest najważniejsze i myślę, że to jest też najistotniejsza sprawa dla wszystkich tych, którzy kochają prawdziwą, żywą muzykę. A ja myślę, że tu są takie trzy pozycje, bo to są rzeczy jak gdyby trochę specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję. Jedna, o czym już wspominał Bogdan, to jest Darek Kozakiewicz z Natalią Sikorą. Dotychczas te proporcje były troszkę odwrócone. To była Natalia Sikora ze swoim zespołem i tam od czasu do czasu błyszczał swoją gitarą Darek Kozakiewicz. A tutaj Darek jest autorem scenariusza tego, to jest trochę na zasadzie spektaklu. No, Natalia Sikora jest nie tylko wokalistką, ale jest kształcona artystką dramatyczną, co czasami nawet w sposób dramatyczny widać podczas jej koncertów. Więc to jest numer jeden. Numer nie wartościuje. To jest tercet na tym samym poziomie. Tu nie ma pudła 1, 2, 3, tylko ta sama perłowość, perlistość. Druga rzecz to jest SBB, które początkowo miało wystąpić po prostu jako no, ten taki kamień milowy w historii polskiego rocka, ale doszliśmy do wniosku, że trzeba też coś zmienić, też coś dodać, ubarwić. No i Bastek Rydel, czyli na co dzień szef zespołu CRI, okazało się, że ma też wspólne pozycje repertuarowe z SBB, no i zgodził się wspólnie z nimi wystąpić, czyli program specjalnie przygotowany na
ten właśnie festiwal. No i wreszcie na koniec bardzo kameralna sprawa, rzadko bardzo to robią, czyli duet Waglewski-Łęczycki, Wojtek Waglewski, gitara, Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Prezentują mniej więcej godzinny program, bardzo indywidualny, bardzo kameralny, ale bardzo emocjonalny i myślę, że to się świetnie sprawdzi właśnie tutaj w tej salce, która dodatkowo, jak mi pani dyrektor powiedziała, będzie jeszcze doposażona w specjalne wygłuszacze akustyczne, które znacznie poprawią akustykę tego miejsca. Rozważamy te aktualne przepisy dotyczące rozprzestrzeniania się pandemii i możliwości organizacji imprez w plenerze. Wczoraj pojawiły się też takie komunikaty, że być może jeszcze będą pewne poluzowania, ale na dzień dzisiejszy rozmawiamy również ze wszystkimi podmiotami, które chronią wszystkie imprezy plenerowe, artystyczne, rozrywkowe, a przede wszystkim z naszą komendą policji, żeby jak najbezpieczniej zorganizować tę edycję, czyli, tak jak pani redaktor pyta, na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli to robić już jutro, to oczywiście mamy to ograniczenie 250 osób w reżimie i będziemy tego się trzymać, będziemy starać się tak to zorganizować, żeby widzowie, fani bluesa czuli się bezpiecznie na tych koncertach. Musimy brać pod uwagę, że 250 osób może brać w imprezie tej muzycznej pod sceną, będzie to teren wygrodzony, ale plus te osoby, które nie wchodzą do limitu. Nie wchodzą do limitu wszystkie te osoby, które są zaszczepione. A wobec tego no, zachęcamy cały czas i myślę, że ta druga grupa nieliczona tych osób będzie znacznie większa niż ta pierwsza, 250 osób, nie? Czyli pod sceną no, sporo osób zmieści się. Jak w kwestiach wejść na ten wydzielony teren imprezy masowej, jaka kontrola będzie, czy te paszporty, czy ten kod QR ze zdjęciem, jak, no każdy już pewnie z Państwa ma, tak jak ja w komórce, że już mogę pokazywać, że jestem po zabiegu i że jestem bezpieczny, nie? I myślę, że tak i tutaj będzie do lipca jeszcze sporo czasu, miesiąc, a wobec tego no, tych zaszczepionych osób będzie przybywało, a szczególnie fani bluesa to są odpowiedzialne osoby chroniące swoje zdrowie i dbające o bezpieczeństwo innych. Dlatego pewnie większość osób, która przyjedzie na Suwalczyk, będzie zaszczepiona, wobec tego myślę, że będzie bezpiecznie. Podejmujemy inne kroki, takie zapobiegawcze. Każdego roku organizowaliśmy duży ogródek piwny, tak? Tam przesiadywało ponad 1000 osób w takim dużym ścisku. W tym roku z tego rezygnujemy, czyli nie będzie wyłączności na gastronomię, po to, żeby nie było tych dużych skupisk. A wszyscy chętni na obowiązujących obecnie aktualnych przepisach, jeżeli chodzi o organizację ogródków na zewnątrz, będą mogli je organizować, zachowując obowiązujące przepisy i pozyskując zgodę z miasta Suwałki. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo przede wszystkim pozwoli też lokalnym restauratorom na odrabianie tych strat. Pamiętamy z wcześniejszych edycji, bardzo często do nas docierały informacje restauratorów, którzy mówili, że w ciągu całego roku nie zarabiają tyle, ile podczas Suwałki Blues Festival, więc to będzie taka trochę szansa na odrobienie tych zaległości może finansowych, tego dotknięcia tej pandemii, tak, przez co utracili dochody, utracili klientów. Więc my tutaj absolutnie nie będziemy robić tej wyłączności. Uwalniamy, mówiąc kolokwialnie, ten temat, ale z prośbą o zachowywanie obowiązujących przepisów, czy to w zakresie pozyskania pozwolenia jakiego bądźkolwiek na handel na terenach miejskich czy innych. I również zadbanie o reżim sanitarny. To samo kluby obiecały, że ich koncerty w klubach, oni zadbają o to, żeby odbywało się to zgodnie z przepisami. Czyli przede wszystkim
dbamy o zdrowie fanów bluesa, bo to jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i żeby festiwal no, nie przyczynił się do jakiegoś tam rozprzestrzenienia kolejnego pandemii.